Witamy w części drugiej, drodzy Państwo, naszego wykładu, prelekcji, deliberacji na temat m.in. prawa rzymskiego. Skończyliśmy, drodzy Państwo, na tym, że uchwalane ustawy za czasów Królestwa Rzymskiego nazywano od jakby formy, drodzy Państwo, uchwalania odpowiednim tam dodatkiem, tak? Takim jakby przymiotnikiem, od kogo to pochodzi. Uchwały plebsu uchwalane na zgromadzeniach plebejuszy, concilia plebs, zwane plebiscita, dotyczyły w okresie archaicznym wyłącznie samych plebejuszy. Dopiero od roku 286 przed naszą erą po uchwaleniu Lex Hortensia uchwały plebejskie zostały zrównane z leges i zaczęły odegrywać podstawową rolę w kształtowaniu prawa rzymskiego. Zgromadzenia ludowe jako ciało ustawodawcze działały do czasów cesarza Nerwy. Drodzy Państwo, tu musimy też jeszcze zrozumieć, że Rzym to było takie polis, tak? Takie miasto. I drodzy Państwo, oni nie mieli tego, co my mieliśmy. Tak? Nie mieli posłów ziemskich z całych regionów, tylko mieli z części Rzymu. Tak? Czyli ich prawo plebejskie i ich plebiscyta, dzisiaj zwane po polsku przez bolszewie referenda, dotyczyły jakby Rzymu, czy najbliższego otoczenia, najbliższych terytoriów Rzymu. Nie dotyczyło to, drodzy Państwo, dalekich jakby terenów. To trzeba jakby umieć zrozumieć, drodzy Państwo. I teraz, drodzy Państwo, ale idźmy jeszcze troszkę dalej, żeby to już powoli skonkludować, to co teraz w tej chwili mówimy. Następnie były edykty pretorskie, nie będziemy może o tym czytać. Drodzy Państwo, ustawy okresu przedklasycznego, Lex Claudia i tak dalej, przeczytajcie sobie, potem działanie jurystów. I wchodzimy w okres klasyczny, drodzy Państwo, Rzymu i uchwały Senatu. Senat był instytucją znaną już w czasach Rzymu Królewskiego. Był to wówczas organ doradczy nieposiadający kompetencji ustawodawczych. W okresie Republiki jego władza poszerzyła się o tzw. auctoritas patrum, czyli zatwierdzanie ustaw zgromadzenia ludowego. Czyli najpierw to był organ doradczy, tak jak u nas w Polsce. Zauważcie, że ten sposób naturalny kształtowania się Senatu był dokładnie taki jak w Polsce. Najpierw to była Rada Królewska, a później zamienił się Senat. Rada Królewska w Senat, który aprobował, czyli zatwierdzał ustawy Zgromadzenia Ludowego, czyli u nas Izby Poselskiej zwanej Sejmem, czyli Izbą Partyjną na dziś, prawda? Uchwały Senatu, czyli senatus consulta, moc prawa obowiązującego uzyskały od czasów Augusta. Pierwszą taką uchwałą było SC Serenianym z 10 roku naszej ery. Czyli pierwszą ustawą, którą aprobował Senat Rzymski, w tej formule Senatu działającego jako ten aprobujący, kontrolujący, weryfikujący, to jest 10 rok naszej ery. Czyli Senat w ogóle jako taki działa w Europie od czasów rzymskich, no byśmy powiedzieli 2033 lata, a w Polsce on działał z przerwami oczywiście, drodzy Państwo, ponad 500 lat. Także, drodzy Państwo, od wykształcenia się już Królestwa Polskiego w pełnej krasie, to są czasy, najpierw zaczynamy od Łokietka, potem jest Kazimierz Wielki, później czasy jagiellońskie, Władysław Jagiełło i potem Kazimierz Jagiellończyk już właściwie wysublimowuje to, a tak dokładnie Jan Olbrach, który pierwsze posiedzenie właśnie trzyizbowego Sejmu Walnego, czyli Król Senat, w sensie tej właśnie pełnej legislatury, drodzy Państwo, za czasów Jana Olbrata się kształtuje. I to są mniej więcej lata 1500, chyba 1, 1493. Możemy się mylić, ale drodzy Państwo, nie bardzo. I teraz czytajmy, drodzy Państwo. Był to wówczas organ doradczy, nieposiadający kompetencji ustawodawczych. W okresie Republiki jego władzą poszerzyła się tzw. auctoritas patrum, czyli zatwierdzenie ustaw zgromadzenia ludowego, co czytaliśmy. Senat zaczął zastępować zgromadzenie ludowe w kwestiach ustawodawczych. Przyczyn należy szukać w odchodzeniu od demokracji republikańskiej. Skład Senatu był bowiem ustalany przez cesarza, co dawało mu ogromny wpływ na sam proces ustawodawczy. I znowu u nas był podobny. Jak powstał już ten Senat, to pamiętamy przywilej mielnicki, kiedy król, chyba Aleksander Jagiellończyk, chciał, tak, bo to był 1501, tu był Aleksander Jagiellończyk, chciał, drodzy Państwo, więcej praw dać Senatowi niż Izbie Poselskiej i to oczywiście się nie sprawdziło i stąd był ten Sejm Walny w Radomiu w 1505 roku, gdzie nastąpiło to pełne equilibrio, czyli jednomyślność króla, senatu i izby poselskiej. Pomimo wzmocnienia senatu tracił on na znaczeniu, wiązało się to z tym, że inicjatywą ustawodawczą najczęściej występował sam cesarz. Prawnicy rzymscy nie uznawali samej uchwały za źródła prawa. Źródłem prawa był wniosek zwany oratio, Princips, zaś akt głosowania prowadził tylko do nadania mocy prawnej wnioskowi. Prawo do niesienia wniosku miał każdy z senatorów oraz cesarz. Czyli w prawie rzymskim, drodzy Państwo, w pewnym momencie prawo do wniosków, do oratio, to jest bardzo ważny moment, składanie wniosku o zmianę ustawy, wniosku. To miał cesarz lub senat. W Bolszewii dzisiejszej to prawo scedowano na rząd najczęściej, prawda? No i prezydenta. Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, ma też premier, to jest błędem oczywiście, bo to jest organ wykonawczy i on może co najwyżej proponować zmiany. I ma też w jakimś sensie senat, ale największe prawo oratio, czyli tej inicjatywy ustawodawczej, ma osoba prywatna, jaką jest szef partii politycznej, drodzy Państwo. To jest oczywiście totalnie błędne i wypaczone. Potem był czas, i tutaj konstytucje cesarskie dzieliły się na edykty, mandaty, dekrety, reskrypty, drodzy Państwo, działalność jurystów i tak dalej. Drodzy Państwo, podsumowując to działanie prawa w starożytnym Rzymie, możemy powiedzieć, że, drodzy Państwo, tu jeszcze jest bardzo ważny taki moment, może spróbujemy to znaleźć, w którym, drodzy Państwo, o tak, wulgaryzacja prawa. Termin ten wiąże się z okresem upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego w 476 roku. Po tym czasie napływające ludy barbarzyńskie zaczęły przyjmować oraz niekształcać obowiązujące prawo, dotychczas prawo rzymskie. Okres wulgaryzacji prawa uważa się za okres, w którym sztuka prawnicza wiele straciła. Prawo stało się wtedy dość prymitywne, a przepisy prawne ujmowano były często w sposób kazuistyczny, czyli taki opisowy. Czyli nie było już pralemi krótkiej, czyli incompatibilitas, nihil novi, prawda, i tak dalej. Tylko to już były takie rozbudowane, tak jak dzisiaj Kaczyński, prawda, że to mało kto rozumie, o co tam w ogóle wchodzi, tak? Tylko sam autor i wyznawcy tego prawa, i lobbyści. Według niektórych polskich romanistów, np. profesora Rozwadowskiego, termin wulgaryzacja prawa jest w języku polskim nacechowany pejoratywnie, dlatego postulują określenie prawa pospolitego z łacińskiego vulgus, gmin, pospólstwo. I teraz, drodzy Państwo, mamy taką propozycję jako król elekt, żebyście Państwo odróżniali to prawo, te ustawy, które stanowione są i żebyśmy zaczęli używać prawo, które jest stanowione bez udziału senatu, czyli w jakimś sensie jest takiego organu niższego, jako drodzy Państwo, vulgatę można powiedzieć w jakimś sensie, tak? Czyli lex vulgatus. Czyli lex vulgatus i jeszcze kto jest autorem, i PiS, tak, na przykład. Żebyśmy potrafili zidentyfikować prawo, kto go stanowi, rodzaj tego prawa, czy to jest jus, czy to jest zwyczaj oparty na zwyczaju, czy to jest na prawie stanowionym jakimś pomyśle. Jeżeli napiszemy przy ustawie lex vulgatus PiS, czy Kaczyński, prawda, ewentualnie później można jeszcze dodać słowo, czego dotyczy ta ustawa, ale generalnie chodzi nam o źródło tego prawa, tak, że i jeszcze oratio, tak? Że oratio Kaczyński, czyli wniosek złożył Kaczyński, oratio Morawiecki, oratio Duda, tak? To wtedy wiemy, że, drodzy Państwo, to jest lex vulgata. To nie jest lex, czyli to nie jest lege, to nie jest jus. Lege byłoby wtedy, gdyby to było tworzone przez Izbę Niższą i przez Senat. To byłoby lege. Dzisiaj bardzo wiele ustaw jest tworzonych przez vulgatę, czyli przez, drodzy Państwo, osoby, które wulgaryzują prawo rzymskie, którego nie respektują, odrzucają go. Piszą bardzo długo, prawda? Czytaliśmy na początku, że najlepsze jest prawo, które jest zrozumiałe dla wszystkich, tak? Zbyt dużo prawa, nie ma żadnego prawa. Więc wszystkich ludzi PiSu i każdej partii byśmy wysłali przed gmach Sądu Najwyższego, żeby wszystkie te pilastry sobie obeszli i przeczytali te 86 paremi, prawda? Drodzy Państwo, a przede wszystkim, że prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych. Czyli nie może prezes mi kazać, bo to jest, takie prawo jest nieważne. Czyli jeżeli działamy w tej cywilizacji prawa rzymskiego, to tak stanowione prawo jest z mocy prawa nieważne. Czyli nie może, drodzy Państwo, nie może być zmieniane. Czyli jeżeli ono jest zmieniane lub ustanawiane, ono jest nieważne. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, drodzy Państwo, i w prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość, żeby też to wiedzieli. I że zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa, drodzy Państwo. Ale generalnie całe to prawo, które za czasów tej pseudopandemii w ogóle tworzyli, drodzy Pan, ale też wcześniej, czyli te Lex Vulgata PiS, czy Lex Vulgata Platforma, czy Lex Vulgata, drodzy Państwo, ten, kto składa oratio, czyli jak składa Morawiecki, no to Morawiecki, tak? Lex Vulgata PiS Morawiecki. I wtedy dziennik Gustaw, bo my się posługujemy, gdzie zapisane jest to prawo, jakiś dziennik Gustaw, drodzy Państwo, ale to jest mniej ważne. To oczywiście, gdzie szukać jest ważne, ale, drodzy Państwo, kto go skomponował, kto go stworzył, kto stworzył tą technologię, kto stworzył ten samochód, to pióro, drodzy Państwo, tą lupę, czyli podpis na produkcie, świadectwo pochodzenia, tak? Kto stworzył tą ustawę i jak ją stworzył? Czy to jest prawo stanowione z Senatem i Królem, czy z Senatem i Prezydentem, czy tylko z Sejmem i Prezydentem? Jeżeli z Sejmem i Prezydentem, to jest Lex Vulgata. Lex Vulgata PiS, można dopisać Duda, tak? Bo podpisał Duda. Lex Vulgata PiS Duda. Jeżeli był to by Senat brał w tym udział, uznano by te poprawki Senatu, to byłoby lege, prawda? Lege. Lege, drodzy Państwo. I znowu Duda, prawda? Lege Duda to znaczy, że brały w tym udział dwie izby, drodzy Państwo, i prezydent to podpisał, tak? Oczywiście możemy się jeszcze inaczej umówić, ale Państwo wiecie, o co nam chodzi, żebyśmy rozumieli, że jeżeli jest to lex vulgaris, lex vulgata, PiS, to ono właściwie jest nieważne. I każdy sędzia, który taki przepis prawny zobaczy, powinien się uśmiechnąć i powiedzieć, no ja nie mogę na podstawie tego przepisu sądzić, tak? Dla mnie obowiązujący jest zwyczaj na tym terenie. Bo ta ustawa jest stworzona przez osoby prywatne. Czyli ona, według tej paremii, którą ma sędzia Sądu Najwyższego na pilastrze, ona nie obowiązuje. Ona jest nieważna. Dlatego, drodzy Państwo, i ta ordynacja, według której teraz będą wybierani, jako lex vulgata, ona jest prawdopodobnie nieważna. Konstytucja, którą Stolzman chciał przegłosować, większością nie udało się, prawda? I te plebiscyty to jako, drodzy Państwo, najniższy gatunek prawa, bo najniższym gatunek prawa to jak plebei stanowią prawo, drodzy Państwo. No w tym przypadku chodziło o konfirmację, potwierdzenie, to może mieć jakieś znaczenie, ale nie było tej większości, drodzy Państwo. Reasumując, ta konstytucja też jest wadliwa, ułomna, więc jak funkcjonować w takim systemie prawnym, tak? I współczujemy to sędziom, którzy idą, szczególnie tym, którzy wydają te, drodzy Państwo, wyroki czy postanowienia w Sądzie Najwyższym, tak? I widzą te pilastry, znają te paremie, no bo tą piątą to chyba doczytają, prawda? Przy 6., 7., 8. mogą się pogubić, ale jak wchodzą, to po lewej stronie widzą tą paremię, że, drodzy Państwo, ius publicum privatorum pacis mutari non potest, tak? Czyli, drodzy Państwo, prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych. Czyli umowy partyjne nie obowiązują, bo to jest prawo partyjne, czyli prawo osób prywatnych, tak? Jak to zmienić? No niestety trzeba te partie wyrzucić, tak? Partie nie mogą mieć absolutnie żadnego wpływu na posłów. My to mówimy od samego początku, od bardzo dawna to mówimy. Od samego początku mamy na myśli 2014 rok, kiedy zawiązaliśmy Konfederację Generalną Niepołomińską, budując Sejm Walny, czyli posłów, którzy reprezentują ziemię, drodzy Państwo. Bo tu jest też ważne, czy interes mają reprezentować posłowie i senatorowie, ale król też i prezydent. Czy interes? Żeby być pewnym, to najlepiej po prostu podpisywać pacta conventa z prezydentem, z królem, z senatorem, drodzy Państwo, czy nawet z posłem, tak? Z urzędnikami samorządowymi. Pacta conventa, tak? To niby jest to zawarte w tych przysięgach, które oni składają, drodzy Państwo, ale oni ich nie respektują, tak? Oni ich nie respektują niestety. A tu powinno być pacta conventa za złamanie. Jednym z warunków tych pacta conventa, jednym z podstawowych warunków, że nie masz konfliktu interesu, tak? Nie współpracujesz w trakcie podejmowania prawa z kim innym, jak z wyborcami i z daną ziemią, tak? Nie współpracujesz z szefem partii innymi, z lobbystami i tak dalej. Nie współpracujesz i stanowisz prawo dla swoich mocodawców. Tych, którzy Cię umocowali, którzy głosowali na Ciebie, czyli na rzecz wyborców, a nie na rzecz, drodzy Państwo, szefa Twojej partii. To wszystko, co mówimy, jest bardzo oczywiste, ale swoją genezę, drodzy Państwo, ma w prawie rzymskim i widocznie, skoro Rzymianie, jedną z pierwszych takich podstawowych paremii, bo piątą w porządku, pewnie ten porządek w ramach, drodzy Państwo, no, ważności prawa ma znaczenie, to, drodzy Państwo, prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych, czyli jeżeli, to wydaje się na pierwszy rzut oka takie mało znaczące, taką zasadę, taki kanon, prawda, taką zasadę prawniczą, że jeżeli ja patrzę na przepis prawny i wiem, że ten przepis prawny stworzyły osoby prywatne, to on nie obowiązuje. I u nas większość ustaw nie obowiązują, tak? Bo stworzyły je osoby prywatne, czyli partie polityczne, które są organizacjami prywatnymi i generują w jakim sensie wpływ osób prywatnych na kształtowanie prawa. I zobaczmy, w Sejmie tych osób prywatnych jest większość zdecydowana, tak? Chyba ponad 90%, a w Senacie 97%. Tak? I oni się szczycą tym, że dalej chcą tak funkcjonować i tworzyć lex vulgaris, tak? Czy lex vulgata, no jak zwał to zwał. Taki byśmy powiedzieli, zwulgaryzowane prawo, czyli prawo zniekształcone, a nawet byśmy powiedzieli prawo nieważne, tak? To znaczy lekceważące te zasady rzymskie, które wypracowano na przestrzeni kilkuset lat. To nie jest paremia, bo paremia jest pewną regułą, która wywodzi się ze stosowania prawa. Te paremie to jest sentencja, która się ukształtowała na przestrzeni kilkuset lat, że najlepiej jest, jeżeli osoby prywatne nie mają wpływu na kształtowanie. To jest oczywiste, tak? Bo to jest, jakby sobie tak wytłumaczyć, tak, taki po chłopsku, najlepiej jak osoby trzecie nie mają wpływu na to, jakie decyzje podejmuje. Osoby trzecie, nie myślimy tutaj o tych, co wysłali posła, na zachowanie się posła, tak, czy senatora. Czyli osoby prywatne, pokątne, można powiedzieć, agentura, tak, czy jak zwał to zwał. Wiemy, o co chodzi w każdym razie. I w jakim sensie partie polityczne to są lobbyści i w jakim sensie partie polityczne to jest agentura. Agentura osób prywatnych. Już nie chcemy iść dalej, tak? To stoi za Kaczyńskim, to stoi za Tuskiem, to stoi... Nie, nie, nie. Sam w sobie Kaczyński jest agentem wpływu. Sam w sobie Kaczyński jest lobbystą, który próbuje, bo nie ma takiego prawa, które zezwala mu używać dyscypliny partyjnej, bo niech znajdzie takie prawo, że dyscyplina partyjna jest zgodna z prawem. Nie ma czegoś takiego. Nie ma żadnego prawa na temat dyscypliny partyjnej. Czyli, drodzy Państwo, mądry prawnik powiedział, ty nie możesz sterować posłem prywatnie, tak? Ty jesteś lobbystą w związku z tym niezarejestrowanym, tak? Oczywiście oni pewnie sobie tam zabezpieczyli, że lobbystami nie są partie, ale są. Tak jakby też napisał, że nie ma grawitacji, ona jest. Więc na pewno partie są agenturami i są lobbystami, tak? I powinny być wpisane w rejestrze lobbystów, absolutnie nie mieć łączności, bo każda taka łączność powinna się skończyć tragicznie taka nieformalna łączność dla tego, na którego wpływ mają ci lobbyści agenturzy i dla samego lobbysty agentury, tak? Do czego on namawia, tak? Bo on może namawia do złego, do zdrady na przykład, zdrady narodu, zdrady państwa i tak dalej, i tak dalej. Więc te sprawy musimy uporządkować. I, drodzy Państwo, i tu zrobimy kropkę i przejdziemy już do aktualnych jakby wydarzeń. Drodzy Państwo, staramy się na terenie Pomorza Gdańskiego, na terenie Królewskiego Miasta Krakowa zafunkcjonować, ale przypuszczam, że mogą inni pójść w nasze ślady. Naszym wyznacznikiem będzie słowo królewskość, czyli pojawia się w naszych komitetach, prawdopodobnie pojawia się będzie słowo królewski, królewskie, tak? Czyli na przykład Królewskie Miasto Kraków, Królewskie Pomorze Gdańskie, czy Senat Królewski, drodzy Państwo, te słowa się mogą pojawiać jako symbol w znaczeniu greckim, tak? Symbol, taki łącznik, rozpoznawczy, takie hasło, drodzy Państwo, że to są ludzie, za których my ręczymy, że oni nie są agentami wpływu, że to nie są właśnie osoby prywatne, tylko one jakby stając się osobami publicznymi, bo i poseł partyjny staje się osobą publiczną, ale on ma konflikt interesu, bo jednocześnie jest osobą też prywatną i słucha się osób prywatnych. To jest ten dramat. Więc, że te osoby publiczne będą reprezentowały interes wyborcy. Interes tych, co na nich głosują. Czyli zauważcie, drodzy Państwo, podczas wyborów, czy na liście, szczególnie gdy będziecie mieli dwie kartki, prawda? Dwie kartki. Senat i Sejm, czy Sejm i Senat, tak? To pochylcie się nad Sejmem, szukajcie tam ludzi, którzy nie reprezentują osób prywatnych, bo będą stanowić prawo, które z mocy jest nieważne. I szukajcie w Senacie, drodzy Państwo, osób, które nie mają konfliktu interesu. Tak tu, jak i tu, ale szczególnie w Senacie szukajcie, bo my tym się w tej chwili bardzo interesujemy, czyli szukajcie osób, które nie są w partii, bo oni oficjalnie, co jest dramatem dla Polaków, że oni oficjalnie mówią Państwu, że my was zdradzimy. Mówią, my jesteśmy Judasze. Tak, oni tak mówią ci w partii. My jesteśmy Judasze, my jesteśmy w partii PiS, albo w partii Platformy, albo w Konfederacji. Tak, my jesteśmy Judasze, a wy na nich głosujecie, drodzy Państwo, na tych Judaszy, którzy was zdradzą. Więc na Judaszy, oczywiście w cudzysłowie, nie głosujcie, bo to, że dzisiejszy system prawny na to zezwala, to nie powód na to, żebyście na tych Judaszy głosowali, tak? Którzy na drugi dzień po głosowaniu was zdradzają, tak? A wy się dziwicie, że jesteście zdradzeni. Ale po tym wykładzie już wiecie, że głosujecie na Judaszy. Świadomie głosujecie na Judaszy, którzy was zdradzą. Więc nie głosujcie na Judaszy. Spróbujcie znaleźć na tych listach nie Judaszy, którzy... No, oczywiście beczkę soli zjesz, a nie poznasz człowieka, ale rozpoznajecie, że ten człowiek reprezentuje, tak jak pani Staroń tam mówi, prawda, zawsze po stronie ludzi, że ona nie reprezentuje, przynajmniej w deklaracji, to jest jej pacta conventa, nazwa tego komitetu wyborczego jej, po stronie ludzi definiuje, że ona nie jest po stronie partii, tak? To jest jej pacta conventa, jej obietnica wyborcza. My też mówimy, że zawsze po stronie ziemi i wyborców. Zawsze po stronie ziemi i wyborców, drodzy Państwo. I niech ci, co wam coś mówią, zapytajcie się ich właśnie, jakie są ich pacta conventa. Komu służą? Czy wyborcom ziemi, czy partii politycznej? Czy ideologii, czy wam jako wyborcom? Kończymy, drodzy Państwo, żeby zamknąć klamrą. Przede wszystkim pytajcie się wszystkich, jaką mają doktrynę wojenną. Bo dzisiaj widzimy, co się dzieje, drodzy Państwo, że Łukaszenka i Putin sobie żarty robią, prawda, niby, że chcą zrobić rajd na Warszawę. Myśmy o tym wiele razy mówili i na Rzeszów, drodzy Państwo, ale pytanie, kto nas obroni, tak? Czy mamy wariant awaryjny, wariant B, jak armia koronna zawiedzie i Amerykanie zawiodą i jeszcze NATO zawiedzie? Czy mamy wariant awaryjny w ogóle? Czy znowu będzie okupacja, która będzie się wiązała z ludobójstwem, z rzezią, tak? Czy mamy taki wariant? Dlatego pytajcie się, kto jest waszym hetmanem, kto jest waszym, no co najmniej, waszym przedstawicielem na funkcję ministra obrony narodowej, to jest co najmniej, a z naszego punktu widzenia na hetmana, kto będzie rządził na wypadek wojny, bo król oddawał hetmaństwo w przypadku wojny, tak? Hetman był jakby takim alter królem. W naszym przypadku jest to Jan Gustaw Grudniewski, drodzy Państwo, ta osoba, który opracował doktrynę Totalna obrona narodowa. No i my mówimy, najpierw się nie daj zabić, najpierw zrób tak, że jak ktoś wtargnie na twój teren, to może wejść, ale już nie wyjdzie. Tak? Gwarantujesz mu, że z tego nie wyjdzie. A nie, że on nas podbije, zniewoli, będzie eksploatował, a może mordował. Tak? A my jesteśmy bezbronni jak na Wołyniu. Bo Polska w tej chwili przy rządach PiS-u i Platformy, bo to popis to jest jedno, drodzy Państwo, to jest jedno. I te wszystkie inne partie, to jeden pakiet to jest. Te osoby prywatne, drodzy Państwo, oni gwarantują nam, że jesteśmy jednym wielkim Wołyniem, tak? Że oni wszyscy stawiają na armię regularną, na te czołgi, drodzy Państwo, na te 100 tysięcy armii, a nie stawiają na partyzantkę ex ante, bo my o tym mówimy. Partyzantka ex ante. Nie liczmy, że potem ktoś rzuci nam cichociemnych, tylko sami sobie ich rzućmy zawczasu, tych cichociemnych, przeszkulmy i niech przeciwnik wie. Przeciwnik nie zaczyna agresji, gdy wie, że jest tak mocna partyzantka. Bo wtedy musi mieć przewagę ponad 10:1. Kiedy wie, że tej partyzantki nie ma, uderza jak jest 3:1. Drodzy Państwo, jest to zdecydowana różnica. Więc niech Błaszczak i inni nie mówią, że nie oddamy guzika, bo my skądś to znamy, drodzy Państwo, tym bardziej, że oni jeszcze mówią, że są neopiłsudczykami. No to już totalnie nam powinna czerwona lampka tutaj świecić się, że drodzy Państwo, że czeka nas Piaśnica, Stutthof, Auschwitz i tak dalej, prawda? Że to się, jeżeli oni w te same buty weszli, co Piłsudczycy, no to co może nas tutaj innego spotkać? Dlatego pytajcie się, drodzy Państwo, na wszystkich spotkaniach. Zaczynajcie się pytać przede wszystkim, drodzy Państwo, bezpieczeństwo wojskowe, militarne. Oczywiście gospodarcze i inne też żywnościowe. Ale pokaż mi swoją doktrynę, a powiem Ci, kim jesteś. Pokaż mi Twojego hetmana, a powiem Ci, kim jesteś. Czy to jest partia A, B, C, D i pytajcie się, drodzy Państwo, czy wasza organizacja jest, czy wasza partia jest organizacją publiczną, czy prywatną? A jeżeli prywatną, to zacytujcie, drodzy Państwo, bardzo was prosimy, tą paremię, że prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych. I co wy na to? Jak chce Mencen, Braun, Mikke, drodzy Państwo, Bosak i inni, Kaczyński, Tusk, Hołownia, Kamysze, Kosiniaki, tak, nie znamy wszystkich nazwisk, drodzy Państwo. Jak oni chcą zmieniać, tworząc organizacje prywatne i próbując sterować posłami? Czy w Sejmie, czy w Senacie jakiś pakt dla senacki zawiązują, drodzy Państwo, na pilota, tak, na pilota. Drodzy Państwo, to jest wielki dramat i ten nasz dwuczęściowy wykład, dzisiejsza prelekcja ma służyć temu, żebyście zrozumieli i przekazali innym, że nieszczęście Polski, ale też Europy i świata polega na tym, że globaliści wmówili wam, lekceważąc prawo rzymskie, że osoby prywatne mogą jednak, drodzy Państwo, zmieniać prawo publiczne. No nie mogą, tak? Jeżeli opieramy się na cywilizacji łacińskiej. No a my się opieramy. Grecko-łacińskiej, drodzy Państwo. Christianitas. Kończymy. Laudetur Jezus Chrystus Rex. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maria Królowa Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, mądrej głowie dość posłowie. Mamy nadzieję, że rozwiniecie to problematykę. Mówimy tu do dziennikarzy, do innych, którzy nas też oglądają, drodzy Państwo. I nie patrzcie, że mamy małą oglądalność, bo raz po raz nasz YouTube, drodzy Państwo, informuje, że ograniczyliśmy Ci Twój dostęp, prawda, Twoją oglądalność. To mamy takie komunikaty. Niektóre kanały blokują, a niektóre, drodzy Państwo, ograniczają, ale może nie przekazujcie samych kanałów, jak nie chcecie, ale przekazujcie treści, drodzy Państwo, i zróbcie burzę mózgów. Macie w swoich gronach prawników, ludzi, którzy interesują się prawem. Usiądźcie, dyskutujcie, tak? Czy to, co stworzyła bolszewia, zgodne jest z cywilizacją łacińską? A jeżeli nie, no to kogo popierać? My proponujemy formułę Królestwa Polskiego Lechii i naszych przedstawicieli do Senatu, drodzy Państwo. Śledźcie nas, oglądajcie, drodzy Państwo. Zapraszamy do kolejnych naszych wystąpień. Z Bogiem.